Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje rozmyślania na maj. Miesiąc Maryi. Treści zaczerpnęliśmy z dzieła Niepokalane Serce Maryi według świętego Alfonsa Marii Liguoriego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, przez wstawiennictwo Najświętszej Panienki, proszę Cię, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Amen. Uczucia Serca Maryi. Dzień 19. Nasza Matka. Czy prawdziwie jesteśmy dziećmi Maryi? Gdyby ktoś powiedział nie, wszyscy wierni powstaliby przeciwko temu, zaprzeczając i głośno wyznając, że Maryja jest ich matką nie według ciała, ale z ducha, serca, nie według natury, ale według łaski. Nie z woli człowieka, ale z woli Ducha Świętego. Nie do czasu, ale na całą wieczność. Tak wszyscy jesteśmy dziećmi jej serca, bo jesteśmy, po pierwsze, poczęci w chwili niewypowiedzianego szczęścia, po drugie, zrodzeni w najokrutniejszych boleściach. Maryja w radościach serca swego nas poczęła. Kiedy to się stało? W chwili poczęcia w dziewiczym łonie swoim Syna Bożego. Kiedy Archanioł Pański zwiastował Najświętszej Pannie, że Słowo Przedwieczne oczekuje na jej przyzwolenie, chcąc się stać jej Synem. Maryja, przyzwolenie to dając, mówi święty Bernard, z wielką miłością żądała od Boga naszego zbawienia. I tak się cała poświęciła dziełu odkupienia naszego, że od tej chwili wszystkich nas pomieściła w sercu swoim, jako prawdziwa matka. Dlaczego święty Łukasz, mówiąc o narodzeniu Jezusa Chrystusa, pisze, iż Maryja pierworodnego syna swego porodziła? To wyrażenie nas poucza, iż Jezus Chrystus według ciała był jej pierworodnym synem, a my wszyscy według ducha jesteśmy jej dziećmi. Zbawiciel nasz według natury pierworodnym jest synem Maryi. Ludzie są potomstwem Maryi według łaski. To tłumaczy również te słowa kantyku odnoszące się do Najświętszej Panny. Łono Twoje jak bruk pszenicy otoczony liliami. Święty Ambroży, tłumacząc te słowa, mówi, że w przeczystym łonie Maryi jedno tylko było ziarno – Jezus Chrystus. Ale mimo to łono Maryi porównane jest do stosu pszenicznego ziarna zboża, gdyż w nim byli wszyscy wybrani, których matką jest Maryja. Święty Paweł w listach swoich ciągle nam przypomina zacność naszego pochodzenia. Wyście członkami Jezusa Chrystusa. Jeżeli to jest prawdą, jakoż nie jesteśmy dziećmi Maryi? Jakoż byłaby matką głowy, nie będąc zarazem matką całego ciała, którym jest Kościół Święty? Jakże nie byłaby matką każdego z wiernych, którzy są jego członkami? Cieszmy się więc z pięknego i chwalebnego miana dzieci Maryi. Często przypominajmy sobie, że nas Maryja poczęła w radościach serca swego, bo tak śpiewa Kościół. Dla nas i dla naszego zbawienia Syn Boży z niebios zstąpił i z Maryi się narodził. Myśl ta i ta wiara
powinny być przyczyną naszej wielkiej ufności. Serce Maryi porodziło nas w najtrudniejszych boleściach. Porodziła nas do życia łaski na Kalwarii, ofiarując Ojcu Przedwiecznemu za nasze zbawienie życie swego najukochańszego boskiego Syna. Święty Augustyn twierdzi, iż Maryja stała się przez to duchową matką wszystkich chrześcijan, miłością swą uczestnicząc w odrodzeniu ludzi do życia łaski. Takie jest znaczenie dosłowne tego ustępu pieśni Salomona, stosowanego do Boga Rodzicy. Postawili mnie stróżem winnicy, winnicy mojej nie strzegłam. To znaczy, iż Maryja, aby nas zbawić, zgodziła się na śmierć swojego boskiego Syna i siebie samą za nas ofiarowała. Duszą Maryi było życie Jezusa, którego nad swoje własne kochała. Dlatego to Symeon Maryi prorokował, że jej duszę przeszyje miecz boleści. Tym mieczem była włócznia, którą otworzono święty bok Jezusowy, a Jezus był duszą Maryi. Wtenczas to Maryja w boleściach nas ku żywotowi wiecznemu porodziła i z tego powodu możemy się nazywać dziećmi boleści Maryi. Jezus Chrystus sam tylko chciał umierać dla zbawienia ludzi, ale widząc gorące pragnienie Maryi, poświęcenia się także dla wiekuistego ich szczęścia, pozwolił, żeby w odkupieniu świata miała swój udział, ofiarując życie swego boskiego Syna, a przez to stała się dusz naszych matką. I to światu ogłosił Zbawiciel z krzyża przed śmiercią, mówiąc do Maryi o Janie: oto Syn Twój, jakby chciał powiedzieć: oto człowiek, który przez to, żeś życie moje za niego ofiarowała, rodzi się dzieckiem łaski. A mowę swą do ucznia obracając, wyrzekł: oto matka twoja. Tymi słowami, mówi święty Bernard, Maryja stała się wówczas matką nie tylko świętego Jana, ale i wszystkich ludzi, dla jej wielkiej ku nim miłości. Dlatego święty Jan, mówiąc o tym w Ewangelii, którą pisał, siebie po imieniu nie nazywa, ale tylko uczniem. Zbawiciel mówi więc do ucznia swego, nie do świętego Jana, żeby wiedzieli wszyscy, że Maryja jest matką chrześcijan, uczniów Jezusa Chrystusa. Trafia tu swoją myślą Orygenes, który napisał: Jezus, mówiąc do matki swej: oto Syn Twój, zdawał się mówić: oto masz drugiego Jezusa, którego się zrodziła. Kochaj Go tak samo jak mnie. Maryja jest naszą matką. O Boże, jak przyjemnie o tym pomyśleć. Maryję mieć za matkę, Boga mieć za ojca. To Jezus Chrystus jest naszym bratem. Kiedy Maryja jest matką naszą, to mamy prawo do nieba, gdyż według myśli słów Pana Jezusa Syn mieszka na wieki w domu Ojca swego. Przykłady. Jakże wielki to dla nas zaszczyt, że Królowa Nieba jest Matką naszą. Czyśmy dobrze zrozumieli godność naszego duchowego odrodzenia? Czy postępowanie nasze zawsze się zgadza z tą nazwą Dzieci Maryi, z oznakami jej miłości, ze szkaplerzem, z odmawianiem różańca? Maryja jest dla dzieci swych najlepszą matką. Zdarzenie, którego świadkiem był Leblanc, jezuita, jest nowym tego dowodem.
Pewnego razu, wieczorem, obchodząc sypialnię w kolegium, zobaczył dziecko klęczące przy łóżku. Dlaczego jeszcze nie śpisz, przyjacielu mój? Zapytał. Chłopiec odrzekł. Dałem szkaplerz odźwiernemu do naprawy. Jeszcze mi go nie odniósł. Boję się spać bez szkaplerza, abym bez niego nie umarł. Nie bój się, odpowiedział zakonnik. Jutro ci odda. Oczekując, śpi dobrze. Ojcze mój, spać nie mogę, bo mógłbym tej nocy umrzeć. I mówiąc to, zapłakało dziecko żywnymi łzami. Dobry ojciec zszedł do odźwiernego i przyniósł szkaplerz. Z radością wzięło go dziecko, serdecznie ucałowało i z imieniem Maryi na ustach zasnęło. Nazajutrz, gdy czas był do wstawania, zakonnik widzi chłopca jeszcze w łóżku. Woła go po imieniu, lecz ten się nie odzywa. Zbliża się do łóżka, bierze go za rękę. Ręka zimna i martwa. Chłopiec zmarł w nocy. Trzymał w ustach szkaplerz, który usypiając całował. Miejmy również pobożny zwyczaj całować szkaplerz, gdy kładziemy się do łóżka i prośmy Maryję, żebyśmy mieli szczęście w szkaplerzu umierać. O Maryjo Przenajświętsza, moja Matko, dlaczego się to dzieje, że mając tak świętą Matkę, jestem tak zły? Że mając Matkę opromienioną miłością Bożą, tak do stworzeń przywiązany jestem? Że mając Matkę tak bogatą w zasługi, z cnót ogołocony jestem? Ach, najukochaniejsza Matko moja, prawdziwie niegodny jestem nazywać się dzieckiem Twoim, ze względu na złe moje uczynki. Cieszyć się będę, jeśli mnie zaliczysz między sługi swoje, żebym mógł być ostatnim Twoim sługą. Gotów jestem wyrzec się wszelkich wielkości na ziemi. Ale choć na to nie zasługuję, bądź zawsze Matką moją. To miano Matki pociechą jest dla mnie. Serce moje podnosi i przypomina mi obowiązek miłości do Ciebie. Miano to w sercu moim wzbudza ku Tobie ufność wielką. Kiedy wspomnę sobie na grzechy moje i sprawiedliwość Bożą, dreszcz po mnie przechodzi, strach mnie ogarnia, ale cała moja nadzieja w Tobie, Maryjo, cała ufność, bo jesteś Matką moją. Pozwól więc nazywać się zawsze Matką. Po Bogu Tyś moją na tym padole płaczu jedyną nadzieją, jedyną ucieczką, miłością moją. Pragnę i chcę i spodziewam się w tych uczuciach umrzeć, ducha mojego oddając w ręce Twoje i do Ciebie wołając: Matko moja Maryjo, moja Matko, nie opuszczaj mnie i ulituj się nade mną. Amen. Wysłuchane rozważania pochodzą z dzieła Niepokalane serce Maryi według świętego Alfonsa Marii Liguoriego. Pełną wersję audiobooka oraz wersję książkową nabędziesz na stronie najjejgłowie.pl.